marzony prezent pod choinkę? Dla mnie? Wie pani, jeszcze się nie zastanawiałam. Zwykle bardzo lubię robić innym prezenty. A z każdego, który dostanę, choćby to najdrobniejszy prezent, bardzo się cieszę. Co chciałby pan dostać się pod choinkę? Spokój. Ja mam skromne oczekiwania. Ja się cieszę muzyką. A jaką? Kolędami, nastrojem, zapach choinki i ten nastrój. Chciałbym, żeby był śnieg też. Ja się trzymam tego, co powiedział Dostojewski. Naucz się cieszyć z rzeczy błahych, a każdy dzień będzie świętem. A, pod choinkę? No nie wiem. Ale to raczej dzieci dostają pod choinkę. No wszyscy dostają. Książkę dobrą jakąś, no dostanę pewnie jakąś książkę, bo zwykle dostaję jakieś książki. Prezenty już gotowe? To będzie ostatnia chwila. Nie ma szans wcześniej, więc ja zawsze robię takie rzeczy na ostatnią chwilę. Kupuję prezenty w ostatnim momencie. Nie lubię prezentów praktycznych, tylko raczej takie, które powodują uśmiech na twarz. Czyli co w takim razie największą będzie radością, jeśli chodzi o prezent? Co by pani chciała znaleźć pod choinką? Bardzo dobrą i bardzo grubą książkę. Wymarzony prezent pod choinkę? No, dla mnie zawsze książka. Jaka? No, przeważnie książki historyczne, bo te najbardziej lubię czytać, ale również książki o sztuce, to jest moja pasja.